Co ma wspólnego z bankowością internetową Stadion Legii? Wbrew pozorom wiele. Akurat to miejsce prezes Wojciech Sobieraj wybrał na oficjalną prezentację wirtualnego banku Alior Sync. Piłka w grze o bankowość internetową pokolenia Facebooka zaczęła zatem krążyć po boisku. Dla Adama Walędziewskiego z ING Banku Śląskiego jest to jednak naturalny etap rozwoju. Właśnie ten wirtualny oddział, o którym ostatnio jest tak głośno, ja postrzegam jako kolejny etap rozwoju bankowości internetowej. Osiągnęliśmy pewne nasycenie funkcjami z aplikacji samych, niewiele można nowego wymyślić, tak? Jest nowy typ przelewu, nowe mechanizmy realizacji zleceń, tego typu funkcje. Teraz przechodzimy krok dalej, tworzymy wirtualne oddziały, tworzymy komunikację poprzez wideo, czaty i teraz będzie nasycanie tego kanału tak naprawdę. Ale rozwój technologii pozwala na coś więcej niż tylko na dodanie do menu kolejnej funkcji. Przekonuje Celina Waleśkiewicz, dyrektor obszaru bankowości nowoczesnej w banku Alior. Ta nowa generacja polega na tej wartości dodanej takiego doradztwa bankiera, rozmowy z bankierem, możliwości wyjaśnienia oferty, przedyskutowania. Tego do tej pory w bankowości internetowej naturalnie nie było. I to jest właśnie tę bankowość transakcyjną, internetową postrzegamy jako tę poprzednią generację. A co na to klienci? Bo to do nich należy na rynku ostatnie słowo. Po pierwszych 4 dniach było to? Ponad 8 tysięcy wniosków zostało złożonych przez klientów i około 6,5 tysiąca rachunków już zostało otwartych. Również zainteresowanie stroną, samym portalem jest bardzo wysokie. Jest ono około, porównujemy do początków Alior Banku i jest ono około trzykrotnie, a nawet 3,5-krotnie wyższe niż to miało miejsce przy otwieraniu Alior Banku. Mimo poczynań Aliora swoich planów nie zmienia grupa Brebanku, która przygotowuje się do uruchomienia nowej wirtualnej wersji mBanku, zapewnia Michał Panowicz. Chcielibyśmy pierwsze rozwiązania udostępnić klientom do końca tego roku, natomiast później w trakcie 2013 udostępniać sukcesywnie dalsze części. Chcemy dać użytkownikom bardzo takie nowoczesne i odnowione serwisy w 3 obszarach. Jeden obszar to jest przeglądarka, czyli można powiedzieć to, co tradycyjnie oglądają jako bank. Następnie rozszerzyć i polepszyć serwisy mobilne, udostępnić też warstwę rzeczy w serwisach społecznościowych oraz zapewnić klientom, że dostaną dobrze skrojoną dla nich ofertę zarówno naszych produktów bankowych, jak i od firm, które z nami będą współpracować. Warto się jednak zatrzymać, zwłaszcza na tych dwóch ostatnich elementach, bo to one na obecnym etapie rozwoju bankowości wirtualnej dają samym zainteresowanym największe pole do popisu. Mówimy o tej strefie rozrywki, tak jak my to nazywaliśmy, czyli tej strefie, gdzie oferujemy darmową muzykę, gry, filmy, no i również bilety do kina. Jak na razie mamy same pozytywne komentarze na ten temat? Przede wszystkim będzie to polegało na szerokości oferty, ale myślę na precyzji i jakości wykonania poszczególnych usług. Dlatego, że często banki będą oferowały zbliżone do siebie na pierwszy rzut oka usługi, natomiast liczy się to, jaka będzie ich ergonomia, jak szybko będę mógł je wykonać, jak intuicyjne będą one w wykorzystaniu, jak łatwo będą one dostępne i zrozumiałe na poszczególnych platformach. A na precyzyjne dopasowanie oferty do konkretnego klienta ma pozwolić wiedza, jaką można zdobyć, analizując jego aktywność i zainteresowania na portalach społecznościowych. Tu akurat prekursorów nie brakuje. Sam Facebook jest dość powszechnie wykorzystywany przez banki, na razie raczej w kategoriach informacyjnych czy jako pewnego kanału dystrybucji wiedzy. Część banków, w szczególności na wschodzie akurat, co ciekawe, Europy, postanowiło otworzyć takie właśnie wirtualne oddziały w Facebooku. To też jest jakiś raczej element dystrybucji wiedzy, dystrybucji kontaktu tak naprawdę z klientem. Te elementy, które ostatnio zostały wprowadzone, tak zwany przelew przez Facebook, to jest bardzo ciekawy wątek, ale tutaj znowu to jest raczej obudowa istniejących mechanizmów niż coś rewolucyjnego. Jestem ciekaw, co się stanie, kiedy Facebook sam siebie próbuje wprowadzić coś takiego jak Facebook Bank. To może być nowa jakość.